pierwszy odcinek nowego cyklu BBP 168. Na początek wyjaśnijmy tytuł. Tydzień ma 7 dni, a każdy dzień ma 24 godziny, tak więc 24 razy 7 to 168 godzin, stąd tytuł BBP 168. A dzisiejsze pytanie zaczynamy od finału Pucharu Polski, który zaczął się od czarnego dymu z Rac, przyniesiony przez kibiców. Finał Pucharu Polski 2016, Lech Poznań kontra Legia Warszawa 0-1. Legia Warszawa po zaciętym spotkaniu wzorem zeszłego roku pokonała Lecha Poznań 1-0 w finale Pucharu Polski 2016. Mamy to sportowy czas na emocje kulinarne, a właściwie emocje telewizyjne. Czy to już koniec z Helskim Dziękiem na kuchnia? Szef Wojciech Modest Amaro odchodzi z programu Hell's Kitchen Piekielna Kuchnia. To ogromne zaskoczenie dla wszystkich. Po finale 5. edycji programu na Facebooku restauratora pojawiło się oficjalne oświadczenie o podjętej decyzji. Po 5 edycjach zdecydowałem się, że moja misja w Hell's Kitchen skończyła się. Każdą pracę traktuję nadzwyczaj poważnie i sumiennie. Tak też było z Piekielną Kuchnią. Chciałem pokazać prawdziwe oblicze kuchni, ale i dać wiarę młodym ludziom we własne siły. Pokazałem im jedyną receptę na sukces: ciężka praca, zaangażowanie i konsekwencja. Żadnych dróg na skróty. Hell's Kitchen jest w świetnej kondycji i z pewnością będzie tak też mimo braku mojej osoby. Wciąż możecie mnie oglądać w programie Top Chef Polska i zaczynam pracę nad nowym projektem. Szef Wojciech Modest Amaro. W takim razie z programu Hell's Kitchen, ponieważ już zaczęły się castingi do 6. edycji tego programu, trudno będzie sobie go wyobrazić bez szefa Wojciecha Modesta Amara. Matury czas zacząć, a właściwie matury już się rozpoczęły, bo rozpoczęły się ostatnią środę. Na tym roku maturzyści w Polsce musieli zmierzyć się z czwartą częścią wydziału Adama oraz lalką Bolesława Prusa, która już została wyklęta przez maturzystów, ponieważ to jest kolejny raz, kiedy pojawia się lalka posiedzącą na matematykę i tam geometria, funkcje i równania oraz piątek język obcy nowożytny. W większości to był język angielski, bo wybrało go 51,6% tegorocznych maturzystów. Przegrany zakład, skąd ja to znam? Znam to bardzo dobrze, bo różne rzeczy musiałem za karę już wykonywać, również na tym kanale. Więc pewien urzędnik w Łodzi założył się z mieszkańcami na temat budżetu obywatelskiego. Jako karę wybrał dla siebie pływanie w łódzkiej fontannie. Skończyło się to, jak się skończyło. W Łodzi urzędnik tamtejszego magistratu przegrał zakład dotyczący budżetu obywatelskiego. W czwartek 5 maja dyrektor Biura do Spraw Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Łodzi wskoczył do fontanny na placu Dąbrowskiego. Wkrótce sprawę przerwali strażnicy miejscy. Urzędnikowi grozi mandat w wysokości 250 zł. Zwłaszcza za wielką kasę i kumulację w lotto w zeszłą sobotę nagrodą pierwszego stopnia było 60 milionów złotych. Gdyby to wygrała jedna osoba, byłaby to najwyższa wygrana w historii lotto od dłuższego już czasu. Niestety nie udało się, właściwie wtedy, bo trzy osoby trafiły szóstkę i podzielą się kwotą po 19 milionów z kawałkiem. No ale nie jest to 60 milionów. No i oprócz tego, do tego dochodzi podatek i inne opłaty, tak więc z tych 19 milionów, no w zasadzie trochę mniej. Mieliśmy formułę, ale nie zapominam o przeglądzie trasy, a właściwie nie będzie to przegląd trasy do końca. Nie zapominam o naszym teletygodniu. Przez 30 tygodni przeglądałem teletygodnik. No i w tym tygodniu cośkolwiek powiem. Powiem tylko o okładce. Mamy okładkę tyle tygodnia. Na dzisiejszej okładce półfinalistki Tańca z Gwiazdami, Dancing with the Stars,
piątej edycji, czyli Elżbieta Romanowska, Anna Kacparczyk oraz Julka Wróblewska. Julka Wróblewska w ostatnim odcinku odpadła na finał, który już w piątek będzie kontra Ela Romanowska kontra Anna Kacparczyk. Poza tym na okładce pewna okładka Bogusław Połoszański i sensacje XX wieku, czyli 35. rocznica zamachu na Jana Pawła II na placu Świętego Piotra i Bogusław Połoszański opowiada o kulisach tego zajścia. Oprócz tego wpadła w moje ręce dzisiaj gala. Gala dzisiaj za 99 groszy i na okładce Michał Szpak, który jest tegorocznym reprezentantem na festiwalu piosenki Eurowizji w Sztokholmie. Zobaczymy, jak mu pójdzie. Półfinał już we wtorek o 21.05. Transmisja telewizyjna i jedynka. Dobrze, to by było wszystko.